Pracuję na pół etatu w sklepie spożywczym. W środku jest mały magazyn, w którym trzymamy towar i znajduje się w nim ekran monitoringu. Pewnego dnia pracowałam na nocną zmianę. Było tak cicho, że po prostu siedziałam w magazynie i tylko obserwowałam obraz z kamer. Przy drzwiach do sklepu był czujnik, który wydawał dźwięk, gdy je ktoś otwierał. W pewnym momencie zauważyłam na monitoringu chłopca między regałami. Pomyślałam, jak to możliwe? Przecież nie słyszałam, żeby ktoś wchodził. Spanikowana powoli wyjrzałam przez okno, ale nie było tam tego chłopca. Wróciłam do ekranu i zobaczyłam, że on nadal stoi przy regale ze słodyczami. Następnie zaczął się zbliżać do magazynu, w którym siedziałam. Co do cholery? Byłam przerażona. Nie wiedziałam, co się dzieje. Wtedy do sklepu wszedł mężczyzna, ale byłam zbyt przestraszona, żeby odważyć się do niego wyjść. Gdy zobaczył, że w środku nie ma żadnego pracownika, odwrócił się w stronę wyjścia, a kiedy to zrobił, prawie zemdlałam. Na jego plecach był ten chłopiec i wpatrywał się we mnie. Właściwie to w kamerę, ale czułam się, jakby patrzył prosto na mnie. Zamarłam z przerażenia, a po chwili usłyszałam pisk opon i głośne uderzenie. Mężczyzna został potrącony przez samochód i zmarł na miejscu. Do dziś nie rozumiem, co wtedy widziałam.